Siemaneczku, z tej strony Lejson. Kto tam? Kurier. A, jasne, to już dziś! No. Dzień dobry. Pan Michał Brzezicki? Tak, tak, to moje buty. Tam, jak to, buty? Tak. Raczej nic tutaj nie ma. No dobra, dziękuję. Jeszcze podpisać, jeszcze podpisz. Bardzo. Tu, 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 tutaj. Tu, że daję partnerkę. Dziękuję. Dziękuję. A, chwila, jeszcze ulotka dla pana. Firma każe, tak. No, to, dziękuję. Leja! Leja, Leja, patrz! Przyszły w końcu! Tak, to te najlepsze buty od For Freestyle do Freestyle'u? Tak! To jest Explore 2. To jest, wow. To jest ten moment. Widzisz to? Widzę. Te buty są lżejsze od powietrza. Chwila, chwila. Ksa, co ty tu robisz? No co, daję dramaturgii. Pewnie zastanawialiście się, dlaczego tak zachwycaliśmy się tymi oto butami. I co to są za buty? Są to buty specjalne do freestylu, specjalnie przeznaczone do tego sportu. Stworzone przez norweskiego freestylera Tobiasa Beksa. I można powiedzieć, że na ten moment na rynku to są jedyne buty przeznaczone tylko dla freestylerów. Tylko, jedyne w swoim rodzaju. Oprócz białych butów z For Freestyle mamy również do wyboru takie opcje jak Black Knity oraz Burgundnity. Czyli takie bordowe buty. Są również dostępne takie buty jak zielone oraz niebieskie, ale niczym się nie różnią właśnie od tych czarnych i czerwonych, lecz te są zupełnie inne. A czym się różnią? Zobaczycie dalej. A więc zacznijmy od tego, czym jest marka For Freestyle. Marka For Freestyle została stworzona przez niejakiego króla amatorów MT, czyli Tobiasa Beksa. Nie są to tylko buty, ale także spodnie, piłki, czapki, a także sznurówki. Bardzo dużo ludzi kojarzy freestyle ze stylowym ubieraniem się, ze stylowymi butami i to też wyszło marce For Freestyle. Zobaczmy, że każdy z tych butów jest bardzo stylowo wykonany i gracze są zadowoleni z tego wyglądu. Nikt się na to nie skarży. Po prostu zakładamy i czujemy się stylowo. Każdy z freestylerów może według własnego uznania wybrać swój ulubiony kolor. Może wspomnimy o poprzedniej wersji, ponieważ te buty nazywają się Explore 2, Explore 2 jak wolicie. Chcę wspomnieć, jak firma dba o freestylerów i o tym, jak powstała pierwsza wersja tych butów, która miała dużo niedociągnięć. Największym niedociągnięciem w Explorach 1 było to, że podeszwa była niezwykle śliska i nie miało tych panel antypoślizgowych. Ponadto jeszcze w poprzedniej wersji nie było tego gripu, który omówimy później i on świetnie pasuje do piłki, do przyczepności. Tobias zebrał mnóstwo opinii od freestylerów, jak im się podobają te buty. One były naprawdę dobre, lecz miały właśnie dużo niedociągnięć właśnie ze względu na te gripy. I tak właśnie oto jest dowód na to, że For Freestyle dba o freestylerów i stworzyła streamingowane buty Explore 2, które moim zdaniem obecnie są idealne dla football freestylera. Lecz przyjrzyjmy się dokładnie tym butom. Na początek powiedzmy o najlepszym atrybucie tych butów, coś co najbardziej przyciąga freestylerów, czyli ich lekkość, ich waga. Jeśli chodzi o wagę białej wersji butów, to jest około 140 gram w zależności od rozmiaru, a Black Knity są nieco cięższe, ważą 150 gram.
To jest mała różnica, 10 gram, to nie odczuwamy tego aż tak bardzo. Jak ta lekkość przekłada się na naszą grę? Są niesamowicie lekkie, są niemal jak kapcie i to odczuwa się przy długich kombach aerowych, zwłaszcza kiedy potrzebujemy tę większą lekkość, kiedy nasze nogi są bardziej zmęczone. Nie tylko przy długich kombach aerowych, właśnie przy takich trikach na kontrolę, przy wszystkich ewolucjach czujemy tę lekkość w nodze. Jest tak przyjemnie, one są bardzo wygodne. Teraz trzymam je w rękach i powiem wam, że ważą tyle co pudełko zapałek. Naprawdę, one są niezwykle lekkie. Teraz czas na podeszwę. Troszeczkę wspominałem o niej przy porównywaniu tych butów do pierwszej części Explorów. Podeszwa dobrze przyczepia się do wszystkich powierzchni, na których gramy, a to wszystko dzięki tym panelom, które są antypoślizgowe, tak jak już wcześniej mówiłem, i każda ma swoją funkcję. Ta największa, właśnie to jest chyba największy nacisk naszej stopy podczas kombinacji. Jeśli chodzi o te boczne, to dla mnie jako tatwiarza to bardzo się przydaje, ponieważ ja tak skaczę na boki i cały ciężar mojej stopy ląduje właśnie na boku podeszwy. Czyli nie ślizgamy się przy trikach skakanych na bok. Ta końcowa podeszwa również ma bardzo fajne zastosowanie. Między innymi przy new sheetach, ponieważ kiedy wykonujemy właśnie te toe bounce new sheety, to cały nasz ciężar spoczywa właśnie na tej części stopy i kiedy nie mamy właśnie tego panela, to bardzo łatwo jest się poślizgnąć. Więc myślę, że to jest bardzo fajnie wszystko przemyślane i każdy freestyler znajdzie swoje zastosowanie w tej podeszwie. Kolejnym ważnym atrybutem jest to, że buty są niesamowicie flexible, czyli bardzo rozciągliwe. Zobaczcie, po prostu no, same wyskakują mi z rąk. Także no, do stali to jest po prostu fenomenalna sprawa. Zobaczcie, do Faustala wyginają się, do Dragonstala w sumie też tak samo, do wszystkich stali. Ten but jest idealny, nawet bardziej rozciągliwy niż Puma. No. Drugi model Explorów ma to do siebie, że ma ten tak zwany plaster miodu, czyli grip, który jest na czubkach butów i on różni się bardzo od pierwszego modelu. Nadaje to po prostu jakby lepszej przyczepności, gdy wykonujemy halfy bądź powroty. Jest to świetne i jest to bardzo przydatny atrybut tego buta. Następny etap recenzji to kwestia materiału, w którym są pokryte te buty. Jak myślicie, czy materiał białych butów różni się od nitów? Tak, dobrze myślicie. Otóż białe buty są pokryte meshem, czyli myślę, że znane przez każdego freestylera siateczka, która występuje w Pumach. To jest taka leciutka siateczka, bardzo przyjemna w dotyku i właśnie też z tego względu te buty są nieco lżejsze. Jeśli chodzi o nity, czerwone, czarne, niebieskie i zielone, to jest dużo twardszy materiał. Ciężko mi powiedzieć, co to jest, ale to nie sprawia, że te buty są niewygodne. Też myślę, że to sprawia, że ten materiał jest dużo trwalszy od meshów. I myślę, że naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jest to takie złączenie się nitek, niczym jak swetrze, tyle że to nie jest sweter. Kolejna różnica między meshami a nitami są te sznurki podtrzymujące sznurówki. Wielu freestylerów zastanawiało się, po co są te sznurówki, ale gdy, jak zobaczycie, przejdziemy sobie palcem tutaj, to czujemy właśnie te sznurki pod tym materiałem. Oznacza to, że te sznurki podtrzymują nam buta tak, by właśnie on był właśnie w takiej pozycji, nie? By się tam na but o tak nie zapadł. I to jest naprawdę bardzo fajna funkcja. Nie jest to zrobione przez przypadek i tylko dla części wizualnej. Myślę, że to ma właśnie bardzo dobrą funkcję, właśnie podtrzymującą but, dzięki któremu myślę, że lepiej właśnie będziemy czuć piłkę. Nasz but będzie lepiej się trzymać stopy. Mamy wtedy bardziej stabilną stopę i ten materiał się nie rozjeżdża, jak to często zdarzało się w Pumach, czy właśnie obecnie
w meshach, które nie mają właśnie tej funkcji. Więc myślę, że to jest bardzo dobre, chociaż nieco niedopracowane, a opowiemy o nich więcej przy przedstawieniu wad tych. Chciałem się odnieść teraz do słów Tobiasa Rexa. W jego recenzji jest jasno powiedziane takie zdanie, że Black Knighty i ogólnie model Knight jest bardziej przystosowany do graczy, którzy lubią grać techniczne rzeczy, bardziej pod przejścia, a biała wersja butów, czyli mesze, są przystosowane dla graczy typowo aerowych. Wspomnijmy też o ciekawej kwestii, a mianowicie o tym, że Explory są bardzo, bardzo mocno wzorowane na słynnych Puma Archive Lite. Co zresztą jest oczywiste, ponieważ te buty są bardzo pożądane przez każdego freestylera, a niestety one znikają z naszego rynku i były wielkie trudności, by znaleźć obecnie Pumy w swoim rozmiarze do grania. Więc For Freestyle wykorzystał okazję i wpadł na świetny pomysł, by stworzyć buty do freestylu na wzór Puma Archive Lite. Myślę, że wyszło to im na dobre. Nie dość, że te buty moim zdaniem są lepsze, to jeszcze bardziej dostępne. Jeśli się przyjrzymy podeszwie, to praktycznie niczym się nie różni. Jeżeli chodzi o ustawienie paneli antypoślizgowych, tylko jest różnica pomiędzy kształtami. Tutaj jest wydłużony, tutaj mamy ten dodatkowy panel. Niczym się nie różnią, zobaczcie. Podeszwa jest tak samo wyprofilowana. Tutaj też tak samo. Tutaj też. I we For Freestyle'ach mamy tak zwany plaster miodu, a w Puma go nie ma i to jest w sumie wszystko. Jeśli się tak mocniej przyjrzycie, zobaczcie. Tu napięte, a tu napięte. Z For Freestyle mają większą stabilizację pięty. Jeżeli włożymy do nich nogę, ona się tak jakby zasklepia i mamy większą stabilizację, zaś w Pumach luźno lata. Nie mamy żadnej stabilizacji pięty. To jest wielki plus, który różni te buty od Pum. Dobra, dobra, wszystko ładnie, pięknie wyglądają, ale wspomnijmy właśnie o wytrzymałości, jak te nowiutkie buty wyglądają po tym, jak przez kilka miesięcy porządnie w nich pocharcimy. Zacznijmy od butów Maćka. Tak wyglądają nowiutkie, bialutkie Pumy i takie bialutkie po kilku miesiącach już nie są. Otóż, co się z nimi stało po 7 miesiącach treningów? Troszeczkę wyblakły, no nawet bardzo troszeczkę. Ten grip jest tutaj połamany, oderwany, w meszu zrobiła się dziurka na paluszek. Podeszwa dalej trzyma, dosyć solidnie, ale no tutaj już się robi troszeczkę mięciutko. Mimo wszystko 7 miesięcy to jest naprawdę bardzo długo, jak na takiego typu buty. Pumy wytrzymują nawet 2-3 miesiące tylko. Więc to plus dla Explorów. Jak wyglądają czarne buty po tym, jak ich użyjemy? Gdzie jest mój but? To jest około pół roku użytkowania i powiem wam, że czarne prezentują się dużo lepiej, jeśli chodzi o wytrzymałość. Jedyne co mi się stało, to ten panel, ta kapista, jak widzicie teraz na przebitkach, oderwała mi się, lecz uratowałem ją za pomocą super glue. No i właśnie tak wygląda mój but po 6 miesiącach grania i myślę właśnie, że ten materiał dużo daje, ponieważ jest bardzo wytrzymały. A tak wygląda but Maćka po 7 miesiącach, no to jest but zmasakrowany. Teraz może przejdźmy do wad tych butów, powiedzmy o pewnych niedociągnięciach, bo niestety takie są, mimo to, że marka For Freestyle bardzo, bardzo mocno przykładała się do tych butów.
to powiem wam, co nam nie pasowało podczas treningu w tych butach. Jedna z wad, która wychodzi, myślę, wydaje po miesiącach, jest taka, że buty mi się rozbiły tutaj po bokach. I czasami wychodzi tak, chyba te sznurki już przestały mi trzymać. Przy trikach takich skakanek na prawo i lewo, stopa mi tak wyrobiła but, że tu mi się tak naciągnęło i normalnie stopą stawałem o tak, butem. I mi się to rozbiło po bokach. I to sprawiło, że stopa nie była stabilna i latała mi na boki. Niestety to jest frustrujące, nie wiem, czy u wszystkich tak jest, przynajmniej u mnie taka wada wystąpiła. Kolejna wada to te właśnie, tak jak mówiłem, te panele, które się czasami odrywają. Tak między innymi też wystąpiło u Lukiego, któremu się odrywała te panele, on po prostu ją oderwał i wyrzucił. Ja, tak jak wcześniej mówiłem, przykleiłem super glue. Widać, fabryczne usterki zdarzają się nawet tak prestiżowej marce jak Ford Freestyle. Oczywiście chodzi o wiązania między sznurówkami, które stabilizują nam całego buta i ściskają nam. Brzezik mi się skarżył, że po jednym dniu zaczęły mu się te nitki po prostu odrywać. Jeszcze jeden problem jest w tych butach, ja tutaj mówię w imieniu Lipy, ponieważ Lipa napotkał ten problem. Ten grip jest stworzony po to, by piłka nam się przyczepiała właśnie przy takich trikach zahaczanych, szarpanych, co w moim przypadku jest bardzo dobre, przydatne i u mnie to działa. Zaś u Lipy, Lipa wykonuje kółka tą częścią buta i on ma właśnie taki problem, że mu się ta piłka ześlizguje z tego materiału. On nie wykonuje jak kółek tą częścią buta, tylko co ciekawe, właśnie tu i u niego to nie działa, on nie czuje właśnie tego gripu i to jest dla niego duża wada w tych butach, ponieważ ten grip się kończy tu, a on robi kółka stąd. Czyli one są dobre dla wszystkich, ale jeśli chodzi o Dawida, no to lipa. Jak zdobyć te buty i ile one kosztują? Cena ich jest dość wysoka w porównaniu do PUM. Kosztują 59 euro, czyli 240 zł około, plus przesyłka z Norwegii 5 euro, na którą czekacie dosyć długo. Różnie to bywa, jak wam przychodzą te buty. Znajdziecie je na stronie For Freestyle, link macie w opisie. Niezależnie od koloru kosztują tyle samo, bądź na Super Bowlu, kiedy otwarty jest sklepik freestylera i tam możecie kupić przeróżne rzeczy dla freestylera. Bądź znajdziecie gdzieś Tobiasa w Norwegii, on wam je sprzeda. W porównaniu do PUM cena właśnie jest dużo wyższa, bo PUMy kosztują około 120 zł, to jest ich cena rynkowa. Czy warto? Myślę, że ja bym chętnie zainwestował w te buty, zresztą już zainwestowałem. Myślę, że magnesem do tego, by warto w nie zainwestować, jest to, że są bardzo wytrzymałe. Zobaczcie, to są moje buty Black Knity, które kupiłem w sierpniu na Super Bowlu od samego Tobiasa i gram w nich już dzisiaj mamy kwiecień, no to około pół roku już w nich gram i świetnie się prezentują. Naprawdę długo wytrzymują, gram w nich na wszystkich powierzchniach, na betonie, tartanie i podeszwa dalej dobrze się trzyma. Tak więc biorąc wszystko do kupy, pora na oceny koncertu. Tak, jest. To może ja pierwszy. Ja daję tym butom ocenę 9,5. To są dla mnie chyba najlepsze buty do freestylu i myślę, że jeśli mi się zniszczą, to kupię ponownie następne. Ja nie chcę kserować od Brzezika oczywiście, ale też daję tym butom 9,5, ponieważ mają leciutkie rozterki. I jeżeli chodzi o biały egzemplarz tych butów, to spełniają w 100% moje oczekiwania jako lowerowca. Jeśli chodzi jeszcze o oceny reszty naszej ekipy, ponieważ Adi i Lipa grali w tych butach, w tym przypadku Adi i Lipa skierowali siebie nawzajem, nawet nie wiedząc o tym, Adi dał ocenę tym butom 8, a Lipa również 8. Czyli średnia tych butów wychodzi... Czyli naprawdę bardzo ładna. Wyłączę to.
Dziękujemy wam za uwagę, to była nasza recenzja butów Explore 2. Jeśli wam się podobało, załapkujcie. Zasubskrybujcie ten kanał. Zapraszamy do komentowania, czy macie te buty, jakie są wasze opinie, czy zgadzacie się z naszymi opiniami. Może macie jeszcze coś więcej do powiedzenia. Chętnie zobaczymy na wasze komentarze. Tak, zaznaczcie koniecznie dzwoneczek przy subskrypcji, bo będzie się dało. Zapraszamy naszego Facebooka, gdzie możecie się z nami zintegrować. Mamy również grupę Just Freestyle, wszelkie linki w opisie. I widzimy się w następnych materiałach, ale pamiętajcie! Po prostu trenujcie. Eldo! Eldo! Czekajcie, czekajcie! Jeszcze nie idźcie, bo mamy dla was... konkurs! Kto tam? Kurier do tam. No właśnie, do wygrania mamy... Uwaga, uwaga! Koszulkę For Freestyle! W rozmiarze XS, więc biorą udział ci najmniejsi, najmłodsi, tak. Chyba że jesteś stary i masz taki mały wzrost. Co należy zrobić, by zdobyć tę zacną koszulkę zacnej marki? Udostępnijcie ten film, który właśnie teraz oglądacie, z hashtagiem 4JF, czyli 4JF, taka zapomieszanka For Freestyle z JF. Tak po prostu wylosujemy zwycięzcę. Szczęśliwiec będzie chodził w tej zacnej koszulce od For Freestyle. Ha, ha. Macie 2 tygodnie od publikacji tego filmu. Czas. Start! 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 Start!